Hej, witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie w kolejnym odcinku Nastoletniej Mamy. Dzisiaj zaczynamy, jak widzicie, nietypowo, bo zaczynamy w kasie, bo zaszło tutaj sporo zmian, jak zresztą sami widzicie. Także może na początku przedstawię wam naszą główną bohaterkę, czyli Zofię, która wygląda teraz po prostu zupełnie inaczej niż wcześniej. Po prostu Zosia postanowiła, że jako matka trzech dzieci wcale nie musi wyglądać jak po prostu kobieta pracująca, jakaś, wiecie, kura domowa i tak dalej. Dlatego właśnie wygląda teraz jak taki. Wygląda po prostu jak jakaś kurczę sowa, która wyleciała dopiero co z gniazda, jak nowa po prostu, więc wygląda elegancko i sexy. Także tak wygląda w pierwszym stroju. Tutaj ma nowe włosy, ma nowy make-up i wszystko. I oczywiście ma nowego skina, także jak widzicie, zmieniła się dlatego, że ma nowego skina. Tak wygląda w pierwszym stroju swoim codziennym. Tutaj tak w drugim, bardziej oficjalnie, ale fajnie też. Tutaj w trzecim, tutaj to ona poszalała. Zobaczcie, jakie sobie fiubździu na głowie kurde walnęła. Także wygląda faktycznie sexy i no ostro wygląda, no nie powiecie, że nie. Tutaj ma kolejny strój, tutaj też elegancko, bardzo ślicznie, pięknie. Później będzie nasza Litka, która, nasza Mija, która, jak widzicie, też się troszeczkę zmieniła, bo pomalowała sobie włosy na taki kolor nowy. Powiedziała, że ona zaraz jest starsza, ona sobie może pomalować włosy na nowy kolor, także wygląda właśnie tak elegancko, proszę bardzo. Oczywiście bardziej nastolatkowo niż Zosia, ale nadal fajnie. Tutaj w kolejnym stroju tutaj ma taką grzywkę, tam oczywiście jest spięta i tutaj ma fajną bluzę, ale zaraz zobaczycie, dlaczego ma taką bluzę tak w ogóle. Tu jest kolejny strój i tutaj jest jeszcze oficjalny i jeszcze tutaj chyba już nic nie zmieniałem u niej. No, nic tutaj nie zmieniałem, ale zobaczcie, czemu ona ma bluzę taką jak tutaj, ponieważ z Litką tutaj, proszę, one mają bluzy do pary. No zobaczcie, identyczne bluzy mają tu, czy to nie jest przekiut po prostu? Jeszcze mają takie same buty, tylko że Mija ma, Litka ma mały rozmiar, no proszę, zobaczcie, jak ona jest psycute teraz. Też tak wygląda tutaj właśnie, tu ma też jeszcze jeden strój, o proszę bardzo, tu też coś ma nowego i tutaj, tu jest chyba nie ma nic, a nie, to ma też nowe. I Kuba też się zmienił, proszę bardzo, troszeczkę tutaj zmienił fryzurę, bardziej taką szarą ma teraz, tak wygląda, tak. Tutaj nie będzie ciekawego o Kuby, no i to na razie tyle, co się u nich zmieniło, także powiedzcie, czy nasi kluczykowie wyglądają teraz bardzo elegancko, sexy i w ogóle jak sowe, kurde, nowe ptaki, które wyleciały dopiero co z gniazda. Wyglądają przesuper, jestem zadowolony naprawdę z tego, co tutaj oni sobą reprezentują, także no, jest na co patrzeć, jak wiecie, tutaj, także wiecie, o co chodzi. Dobra, także widzimy się w grze teraz, bo mamy sporo do ogarnięcia, bo dzisiaj są urodziny mi i dlatego ona właśnie tutaj postanowiła, że zmieni swojego styla i przy okazji później za nią wszyscy poszli, cała rodzinka, także idziemy do gry. Okej, i w ogóle jak widzicie, jest u nas wtorek, godzina 6, więc niezbyt ciekawa pora na nocne balangi. Dobra, Zofia, weź to ogarnij naszego Kaspiana, na którego będziemy mówić Kaspuś, no tak, wymyślaliście bardzo wiele różnych dla niego fajnych pseudonimów, ale na razie będzie Kaspian, Kaspianek nasz mały tutaj, i który nam tu beczy nieładnie. No, czego ty go nie możesz dotknąć, kobieto, jak mnie to irytuje, no nie wierzę, teraz dasz radę, tak? Proszę. No, także jak już mówiłem, niezbyt ciekawa impreza, ciekawy... No patrzcie, no nie może go dotknąć, jaka jazda. Tu. Bo nie wiem, na łóżku powiedzmy, o. Powiedzmy, że no, on na łóżku sobie leży, chociaż lewituje nad łóżkiem, ale nieważne. Latające dziecko, trudno. Damy radę, teraz. Proszę bardzo, Zofia. Tak, ogarnęła się, jak się zająć dzieckiem, gdybyś nie miała wcześniej trójki. No, także jak już mówiłem, niezbyt mamy ciekawą porę na nocne imprezy tutaj, no ale co, czego się nie zrobi na osiemnastkę, czy tam wejście w dorosłość swojej pierworodnej oczywiście. Także trzeba się tym nieźle zająć. Tutaj Mija musi mieć wesprzową imprezę, musimy też pomyśleć o jakimś wesprzowym prezencie dla niej. No niestety, jak widzicie, z kasą na razie niezbyt ciekawie, ale to się jeszcze ogarnie. Dobra, młoda, czy ty czegoś potrzebujesz? Tyś rozebrałaś się i masz czarne włosy, Boże Święty, i przeszłaś przez ścianę. Ja nie ogarniam, ludzie święci, co tu się dzieje. Wait, ty dziewczyno, idź się tu wyprysznicuj. I mniej więcej jesteś ogarnięta. Ty to w ogóle potrzebujesz miliona rzeczy i mnie tu nie słuchasz. Ja nie wierzę po prostu.
Sims jak zawsze. Dobra, czekaj. O jeny. Po pierwsze. Opieka. Zmień strój. Strój codzienny, ubierz się w tą bluzę. Nieważne, że jest lato, jest prawie kurczę 20 parę stopni. Będziesz siedziała w bluzie, mały gałganie za karę. Dobra, posadź tu ją. Moje dzieci są spoko, do czasu. No, ogarniemy. Proszę bardzo. Przybieramy się. Hop. Pięknie. Jest fryzura, w której powinnaś być od początku. Dobra, tutaj. Teraz matka, czy wy macie coś kurde w lodówie? Bo ja tutaj już nie grałem tą rodziną hen czasu. Możesz wziąć porcję? Weź porcję, jak siedzisz w tym. Hop. 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 Dasz. No i ojciec wyjmie po prostu. Wszyscy się mnie słuchają jak zawsze. Idioto, puść ją. Wsadź tu. Ty zajmij się czymś innym. Halo, Zofia, już. Ty zostaw ją. Ty sobie pójdziesz... Jakie słodkie to jest. Kto to robił? Czy to Mia robiła? O, sieny słodkie. Dobra, zostawimy dla ciebie na razie. Ty idź, zajmij się tym. Maluj sobie obraz córce, kupisz jakiś prezent na to. A ty, ojciec, uspokój się, mi irytnowi. No i co w ogóle ją postawi? Szczęśliwy, nie? I ma wszystko w czterech literach w ogóle, nie? Po to się mnie słuchać. Niech lepiej głoduje dziecko, niech je nam zabiorą do opieki społecznej po prostu, nie? No i się patrz na nią 30 razy, ja nie wierzę po prostu, uwielbiam Simsy. Ogarniesz? Już? O, zobaczcie jak histerki wyglądają przekiut w takich samych bluzach. O, czy to nie jest super? Schowaj porcję, już. Ona chyba idzie do szkoły. Dobra. Hops. 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 Dobra. Zaraz się zeszczona, młoda, okej, okay, dobra. Ty czy czegoś ty potrzebujesz? Nie ma w ogóle żarcie, ja nie wiem. Zostawię ich w takiej kurcze hołocie, że hej, weź ty se porcję i mnie nawet nie irytuj. Zofia, ty se chwilę pomalujesz i później zajmiesz się młodą. O tu Jezu, co? Czemu ja się nie zajmowałem tym domem przez tyle czasu? Jestem idiotą. Spokojnie, Kasper, spokojnie. Jak ona jest ładna, ja nie wierzę. Zobaczcie, jak się im udała. Mia nie była taka ładna, ale na szczęście później się stała ładna. Miejmy nadzieję, że tu nie będzie nadużyta. Jest mała jako... mała jest ładna jako mała, a później będzie duża, nieładna. Oby nie. Dobra. Co dzwoni? Kimberly, nie masz włosów! Nie. Nie, nie, nie. Później sobie zjecie, okej? Okay? Na razie... Kurde, chciałem ją zaprosić, ale tak bez włosów i bez niczego, przecież to będzie tragedia. Och my god, no dobra Kimberly, przyjdziesz na urodziny Zośki. Nie będziesz przychodziła na urodziny mi. Wybaczysz nam to, mam nadzieję. Oby. Oh my god, ty chłopie, nie graj. Ty się pracą zajmij, zarabiaj pieniądze, no dokładnie. A ty? No i nie powiem co zrobiła w Pampera, ale... Typowe. Matka nie ogarnęła za wolno. No i zobaczcie, w ogóle Zosia wydaje mi się, że teraz wygląda dużo lepiej niż poprzednio. Jeszcze trochę powinna przyjść, bo taki patyk z niej, że hej. Chociaż ostatnio mówi mi, żeby schudła. Bo przez te dwa tygodnie, jak nie było odcinka, naprawdę mój styl Simów się zmienił ostro. Dobra, ona w ogóle chce spać. Więc jak chce spać, to nie idzie spać. Proszę bardzo. Spać, now. Połóż Simkę. Czytaj jej w ogóle, o pięknie. Niech się wyśpi, to może chociaż Zosia będzie miała chwilę czasu, to ogarnie tutaj to, co się dzieje na imprezce mi. Kolej zakuwanie. O, kolej zakuwanie dajesz. Pogorszenie ceny małe? No trudno, i tak jesteś szóstkowa chyba, czy piątkowa tam. No szóstkowa, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, proszę cię. Dobra. Młoda sobie śpi. No i właśnie teraz, jak już Mija się niedługo wyprowadzi, to też myślałem o tym, żeby zrobić u nas w chałupie remont, no bo tutaj, kurde, na pewno młody nie chciałby mieć z siostrą pokoju, nie, więc tutaj może byśmy tutaj Miję, wiecie, wysiedlili i dali tutaj, a może Lidce jak urośnie pokój tu, a młody by miał tu pokój, jeszcze nie wiem, no pomyślę o tym. Napiszcie mi, co wy myślicie w związku z tym. Oczywiście, oczywiście, dobra. Tutaj to paskudne otoczenie, co ci śmierdzi, ona jest jakąś pedantką czy co? O, tantiemy przyszły na elegancko. Dobra, młoda śpi pięknie, ty, dzwoni coś, uczta w toalecie, Mia jadła gdzieś kanapkę siedząc w jednej z kabin w toalecie, no i co w tym złego?
To dość nieoczekiwane i nie jesteśmy pewni, co z tym myśleć, ale uznaliśmy, że powinniśmy zadzwonić. Kiedy czujesz głód i parcie. A o to chodzi, okej. Empatia wzrasta, a maniery spadają. No trudno, nie musi być super wymanierowana. Zaraz będzie, kurczę, super dorosła. Wyrzuć zepsute jedzenie i weź mi gotuj. Coś na maksa. Na przyjęcie. Tofu w ogóle. Będzie wegetariańska. Może jakiś tam jest wegetarian w naszych znajomych tutaj. Nie wiem. Nie wiem. Może coś takiego jest. Dobra, także on troszeczkę przyspieszę, bo to jest bez sensu, kiedy będzie to oglądać, co nie? Co ci tu dzwoni? O, świetnie. O Jezu, twój ojciec jeszcze żyje, chłopie? To nieźle. To nieźle. Nie powiem, że nie. No. Dobra. Proszę bardzo. Co ty tu? Tofu krótko smażone. Okej. Okay. Dobra, to przyspieszamy wam. No i właśnie taki miałem plan. O jeny, coś mi się tutaj z ekranem stało. Hej, dobra, działa, wszystko działa. O mam, widzicie co my mamy tu do roboty z tym ogrodem? Ja nie wiem, czy my damy radę. Dobra, młody płacze, ale trudno na razie. Matka, powiedzmy, udajmy, że nie słyszy. I robi najpierw żarcie, a młody za chwilę może popłakać. Tutaj postanowiłem, że mamy teraz twarde wychowanie w końcu, bo ile można, kurde, dogadać dzieciakom? Koniec, Mija była rozpieszczona, ale dalej tak nie będzie. No, także już przestało mi się trochę podobać ta ciemność w tym domu, także no właśnie... Oj, Kimberly, proszę cię. Przestała mi tutaj się ta ciemność wszechobecna w tym domu podobać, także teraz bym to troszeczkę zmienił. Napiszcie, co wy sądzicie. Mam nadzieję, że wam też się to przestało już podobać, bo jest już... No cienko, no. Dobra, chowaj do lodówy. Brudna pielucha, okej. Okay. Jest tu tutaj do roboty. Dobra, co jeszcze jakieś takie dwa dania by myślę wystarczyło. Może weźmy zupę, nie, zupa, kto by chciał jeść zupę na tym, nie? Na przyjęciu spaghetti i zapiekankę, może zapiekanka jest, wydaje się być taka spoko. Dobra, dawaj zapiekanerę, będzie głód na pewno. I przyspieszamy, także faktycznie rodzinka mi się bardzo podoba po przemianach, jest elegancka. Także myślę, że teraz wszyscy moi simowie przejdą takie przemiany, bo ostatnio mam jakąś fazę na przemiany simów, także... Zresztą ostatnio live był z... O, mam 10 poziom, hej. Ostatnio był live z przemian simów właśnie. Jeżeli byliście, to napiszcie, że byliście i dajcie łapkę w górę. W ogóle wszyscy dajcie łapkę w górę, proszę bardzo. Łapeczki w górę teraz. Zatrzymujemy filmik i łapeczki w górę, bo Zosia i tak tutaj gotuje, nie? Także nie ma nic ciekawego póki co. Jest, idziemy szybko, jest piękna zapiekanka, wspaniała jakość, będzie co jeść. Schowasz to do lodówki sama, no ja nie wierzę, dobra. Taca Adriny jest tutaj, to chwilę się zajmij, weź te ogrodem, dziewczyno. Opryskaj owady. I no właśnie, opryskaj to i nie będziemy się tutaj, on nie ma na to czekać, jak ty to szybko opryskasz, Mija zaraz wróci o 15, to myślę, tak na 17 imprezka by dała radę. Mam nadzieję, żeby było ok. No, będzie ok, będzie dobrze. No, także myślę właśnie nad zmianą. Właśnie nie wiem, może kurde nawet bym dom zmienił. Nie wiem, nie wiem. Głodny jesteś, co? A matka dopiero co zaczęła ten. Tak, przeprowadź kolego, może będzie twój chłop. Właśnie musimy znaleźć mi chłopa. Kurde. Co to ma być? Pokaż ty go. Jak on tam, o matko. Ale masz gust laska. Ty w ogóle co jesteś? Pobudzenie od Kali, oho, no świetnie. Cieszę się, że cię Kola pobudziła, ty Arun, no nieważne. Dobra, weź ty se chwilę tu pooglądaj i mamuśka zaraz zamówi imprezkę i ugotuje tort, bo dzisiaj jest właśnie ten dzień. Znaczy się, Mija ma niby, że to jest jeszcze, że ma jeszcze jeden dzień, ale my już się zajmiemy tutaj tym, że będzie, że już wcześniej będzie miała te urodziny, a co, już niech ma dziewczyna, każdy chce mieć już prędzej czy później być pełnoletni, chociaż nie wie, co za tym stoi później, ale już damy jej taką przyjemność, że będzie miała dzień wcześniej urodziny. Dostanie dowodzik dzień wcześniej. Dobra, gotuj, weź ty, ugotuj ty jakiś tort fikuśny jakiś, fikuśny. Fikuśny tort, ja widziałem ten fikuśny tort, tu był, o. Widzicie, fikuśny tort jest fikuśny. No, pięknie będzie elegancko. Co tu chcesz? Poproś o radę. No, możesz poprosić o radę, już tutaj ostatnie twoje proszenie o radę, dalej będziesz sobie musiała radzić sama, dziewczyno. Hehe. Wystawimy ją na głęboką wodę. Gdzie ty jesteś? Tak, w łazience ją prosisz o radę, po prostu... Szóstkowa uczennica, nie wiem jak ty ściągasz, ale po prostu napisz mi, znaczy powiedz mi jak, bo ja też chcę to wiedzieć, jak ty do matki gadasz z łazienki i do kuchni.
kim ja jestem. Nie wiem, kim chcę zostać, kiedy dorosnę, a wszyscy moi przyjaciele już się zdecydowali, jak mam dokonać wyboru. Spokojnie, masz czas, luzik. Dasz radę. Jej, mam cechę odpowiedzialną, proszę bardzo. Jak to się tu widać? Nie widzę takiej cechy. Okej, no ale jak ma, to niech ma. A tej syf przeszkadza, mówiłem, że pedantka. Ja cię kręcę. Nie wytrzymam z tymi simami. O, ten wrócił do domu, no świetnie. To ojciec, trzeci poziom, no, coś się dzieje naokoło, ja nie ogarniam. Czekajcie, powoli. Nie. Kogo ty znasz? Kto zna najbardziej wszystkich, żeby urządzić imprezę? Tutaj, ty znasz, tak, można by Morgan zaprosić. Agata, tutaj, no tak, no. No tak. No załadujcie mi się wszyscy, proszę, proszę. Ty znasz kogo? Kimberly, Jacob, Jacob też, Nagi, Hakim. Dobra, niech ona tutaj utworzy imprezę. Znasz ty dziadka? Znasz dziadka, dobra, elegancko. Urządź przyjęcie za... rachunki, dobra. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie, będą super urodziny, nie martw się, dziewczyno, wszystko będzie zarąbiście. Aha, wydarzenie towarzyskie, przyjęcie urodzinowego, jubilatka będzie Mia, proszę bardzo, gość. Tak, tak, aha. Tak, tak, tak. Megan jest łysa, przepraszam, Simowie, Oli, że jesteście łysy, nie chciałem. Łysi, łysi. No nie zaproszę ich, to są oczywiście z tego klubu, tej koledzy. Dobra, Luny nie lubisz, okej. Okay. Maxa zaproś, w ogóle Wolfganga też, on też nagi. Dobra, starczy, starczy. I u nas kluczyki. Dobra, to nasza parcela, jest świetnie. No jest tort, robi się. Matka, zrobiłaś? Matka, pokaż się, jak ty wyglądasz, jaki ty ubrałaś strój. Ja nie przebrałam. O, patrzcie, jaką ubrała sexy suknię, tylko coś tutaj ci prześwituje. Zofio, ale no już cóż. Trudno, dobra, ty postaw to tu. Oczywiście robimy imprę na ogrodzie, co by nam tutaj nie robili syfu. Halo, gdzie jest ten? Tort. Co by nam nie robili syfu w chałupie? Oczywiście, wiadomo. No patrzcie. Zarąbali nam torta, czy... No, tu jest. Już chciałem ich posądzać. Tylko, że jak się włoży do torta, do tego, to się nie da postawić świeczek. Tak. Prawda? Czy jeszcze przesunę? Może w złym miejscu jest. Da się. No, ma ta szczęście. Byłoby było źle, gdyby się nie dało. Dobra, ogarniamy wszystko. Ty wstawaj, młoda w ogóle. Halo, Lidia. Lidia, proszę cię, wstawaj. Siostry, masz imprę, pięknia. Dobra, niech ona zdmuchnie te świeczki prędzej, czy później będzie mieć ją z głowy. Powiedz życzenie. A później będziemy się bawić w inne rzeczy. A mogłabyś się przebrać trochę, ale no dobra, wybaczam. Nieogar oczywiście wszechobecny. Tak, wszyscy się cieszą. No, może on będzie chłopem mi, co wy na to? No. No dobra. O matko, cecha. Miłośniczka muzyki, perfekcjonistka. Ty chcesz być pisarką, myślicielką. Geniusz muzyczny. Oh my god. Nie ma żadnej negatywnej cechy, dlaczego? Chociaż perfekcjonistka to może być negatywna cecha. Dajmy ci, że będziesz materialistką. A proszę bardzo. Po tutaj twórcy twojej serii, czyli po mnie. Bo dużo osób uważa, że jestem materialistą, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, ale wiele osób tak myśli, nie wiem dlaczego. Dobra, karm ty dziecko, a my się zajmiemy czym innym. Dobra, tutaj taniec do muzyki. O, nie mamy tego, jaka szkoda. W gry w takim... nie mamy nic, w co moglibyśmy robić. Świetnie, dobra, trudno. Weź ty, zawołaj grupę na posiłek. Zawołaj na posiłek wszystkich, proszę bardzo. On dadzą sobie radę. Nie poszedłeś tego dziecka? No, bo jakaś kurna się... Nie powiem kto. A, no okej. Zwracam wszystko, co powiedziałem. Zwracam, znaczy się odwołuję, wszystko zwracam w ogóle, co? Nieważne, 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 dobra. Ale ludzi, ja cię kręcę, tu się jest. Młoda w ogóle gdzieś tu ucieka na mnie. O, ona też by chciała zjeść, ale coś jej nie wychodzi. No nieważne, nieważne. Dzisiejszy odcinek jest w ogóle pod pseudonimem, nieważne, dzisiaj mówię cały czas nieważne, ale nieważne. Dobra, oh my god, dobra, wszyscy sobie jedzą, jest szczęśliwie, ja muszę dać tu jakąś wieżę, przecież ja sobie nie wybaczę, jak oni tutaj mi nie dadzą tego na złoto, bo Mia musi dostać zarąbiste prezenty, czekajcie. Wieża jest here or here, here, okej. Okay. O jedy,
Okej, okay, jest. Oj, nie, żadne krzaki. Dobra, czekajcie, włącz New Disco. Du-du-du-du-du. Włączyło się? New Disco. No patrz, o, dobra, działa. I weź... Ucz Simko imieniu Lidla. Lidla! Lidla! Nasza córka ma na imię Lidl, no świetnie, słuchaj. Miej stację, tańcz. Dobra, niech Simowie sobie tańczą z tobą, miejmy nadzieję, że się uda. Ty mała może tańczyć, bo te dzieciaki tak słodko tańczą. Ojej, jak cię tutaj zamazało nam. Ale jest słodka. Masakra. Jak fajne ma włosy w ogóle. Fajnie wybrałem włosy, prawda? Oczywiście, że fajne. Jak ja bym mógł inne wybrać? Nie, zero Simów. Matka, pomóż tu i tańcz też. No ale matka po prostu jest ewidentnie seks bombą tutaj, jak widzicie. Na tej imprezce. Gdzie jest ojciec? Chodź tu też tańcz. Niech się to wypełni chociaż. Szczytujemy to, bo oni sobie pójdą tańczyć, nieważne. O, jest, jest, jest. Dobra, jest. No i czemu? Nie, czemu nie działa? Wait, no why? No bo miał już przestało jej się chcieć tańczyć, prawda? Nie, tańczy znów, nadal. Zofia, zostaw swój talerz. Nie sprzątaj, tylko tańcz, dziewczyno, no w trakcie imprezy, po prostu jak moja ciocia jesteś. No. Zaliczy się? Ej, no co za jaja, patrzcie. Cheatują mnie. Albo to ja chciałem ich scheatować i ten. I oni nie chcą, żebym ja ich scheatował. Tańcz tym ku imieniu. No tańczcie wszyscy, no. Hej. Tararara. Tararara. Noś, no. Ta gra bardzo mnie kocha. Nie wiedzieliście o tym? Na pewno wszyscy o tym wiedzieli już. Ta gra bardzo mnie uwielbia po prostu. No proszę. Czemu ja w ogóle tak narzekam? Zauważyliście to? Ja jestem jakiś nienormalny. Nie, młoda w ogóle jest wściekła, nie? No, bezbrudna. Ta poszła w ogóle. Te... Tu się w ogóle jakieś spotkanie zrobiło, ja nie wiem. Młoda, idź ty spać, co? Proszę, idź spać. Bo zajmiemy się z tobą rano. Okej. Cieszę się. Wszystko wam się... jakie densy tutaj. No jak widzicie, niestety impreza nie jest zbytnio przychylna dla nas, bo nie chcę się zaliczyć, kiedy czterech Simów tańczy razem. Słuchać! Lama ze mnie. Lama. Oczywiście, czytanie ze zrozumieniem. A mam czwórę z Polaka. Jak to się stało? No i teraz jest po prostu czytanie ze zrozumieniem. Ja wiem, że już wykrzyczycie na mnie pewnie, Boże, co za lambus tego człowieka, niech on... się zakopie pod ziemię po prostu. Ja wiem, ja przepraszam. Słuchaj. Słuchaj muzyki. Czy ty słuchasz? A ty? Czemu, czemu to się nie zalicza? Nie rozumiem. Yes! W gry. Niech dorosły wzniesie toast. Jak to się robi? Czemu nie jest napisane? Wznieść toast. No nie, nie nakryj do stołu. Ja nie umnę w tą grę. Ale dobra, chociaż mamy na to się zaliczyło. Już trudno, damy sobie radę jakoś tam. Jakoś tam będzie z tego. Jaki syf. Dobra, zaraz nasi Simowie pójdą spać w ogóle i będzie w ogóle wszystko dobrze, nie? Zaraz padną mi na twarz. No w sumie jest we wtorek. Dobra, kończymy tą imprezę. Koniec impry. Brązowy medal. Nie było złe to przyjęcie. Nasza Mia jest już młodą dorosłą. Nie, ewidentnie robimy z Zosi przyspieszone urodziny, bo zobaczcie. Chociaż no w sumie Zosia była nastolatką, jak Mia się urodziła. No ale wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, także kochani, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie tego odcinka. Wiem, że nie był długi, ale wy nie lubicie długich odcinków. Uznajmy, że tak jest, że nie lubicie długich odcinków i napiszcie, co sądzicie o metamorfozach, napiszcie, co sądzicie o wszystkim, jak bardzo mnie lubicie, napiszcie też. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, snapchatujcie ze mną, cześć, pa, 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 pa.